Dzień dobry Państwu. Hello everyone. Rozpoczniemy konferencję dotyczącą sztuki politycznej. Zacznę po angielsku. Przywitam naszych gości. I would like to give a warm welcome to all the guests, artists present here today. Your courage and resilience in the face of adversity is very inspiring to us. Also, would like to welcome all the media representatives. Thank you for coming and joining the conversation about art, its role, its importance in the public sphere. Niestety nieobecny jest Aleksz Puszkin, który obecnie przebywa w areszcie śledczym na Białorusi. Grozi mu do 12 lat więzienia za krytykę prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Very glad to welcome all the artists. Thank you for coming, and first of all, thank you that you agreed to take part in our exhibition. I admire your courage, and I'd like to say thank you very much again. Pozwolę sobie zacząć opowieść o sztuce politycznej. I tą opowieść chciałbym zacząć od cofnięcia się o 30 lat do pierwszych lat funkcjonowania Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. And I would like to start telling the story of political art, but to do that, let's go back in time. Let's go back in time 30 years to the first years of the functioning of this institute, of this Museum of Contemporary Art in Zamek Ujazdowski. Dobrze pamiętam, bo wtedy studiowałem historię sztuki, że Centrum Sztuki Współczesnej było miejscem wolności artystycznej. Było miejscem, do którego zapraszano wielu artystów polskich i zagranicznych, którzy odnosili się do rzeczywistości, w której wówczas żyliśmy, do rzeczywistości po transformacji, do rzeczywistości nowych czasów po upadku komunizmu. And I remember those times very well. Being a student of art history at that time, I remember that the center of contemporary art at that time was a place of freedom. This was where were invited artists from Poland, but also from all around the globe to tell us and to show us what they think about the reality, our new reality after the transformation, the new times that had come after the fall of communism. Oczywiście była też scena takiego mówienia otwartego o sztuce i wykreślania nowych obszarów wolności artystycznej. Tą celą były skandale, liczne kontrowersje, które towarzyszyły wystawom organizowanym wówczas w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. And of course there is always a price. There is a price to pay for freedom, for openness, for speaking honestly through art about the reality. And this price were scandals, controversies surrounding the exhibitions organized in the Center for Contemporary Art in Zamek Ujazdowski. Wówczas podziwiałem kuratorów, organizatorów wystaw, artystów, nawet jeżeli się z nimi nie zgadzałem, to czułem, że wolność artystyczna jest centrum sztuki współczesnej Zamek Ujazdowski. And at that time I remember having really admired the curators and the artists that participated in those exhibitions, even if I didn't always agree with them, but I knew that they were doing something for freedom and that the freedom was in the center of the activity of the Center of Contemporary Art Zamek Ujazdowski. Minęło wiele lat, Zamek Ujazdowski stał się bardzo profesjonalną i światową instytucją, ale coraz bardziej, takie jest moje odczucie, gdzieś znikał ten duch wolności. Wystawy były mniej kontrowersyjne i ta atmosfera tych pierwszych lat zaczęła znikać. But as time went by, the center here in Zamek Ujazdowski became more and more professional.
it became part of the world of high art. But at the same time, in my opinion, the spirit of freedom was waning, was disappearing, and there weren't so many controversies or scandals around the exhibitions. And the mood that I remember from the first years of functioning of the museum seemed gone. To nie jest pewnie wina Zamku Jazowskiego, wspaniałych kuratorów i dyrekcji, tylko w ogóle świata sztuki. I teraz przechodzę do wystawy Sztuka Polityczna, która dzisiaj, mam wrażenie, zaczyna spełniać podobną rolę. Bo chodzi o to, o co chodziło 30 lat, czyli o wolność, która znów jest zagrożona. Of course, it wasn't the fault of the Zamek Ujazdowski itself, of the center, of the wonderful curators who work there, or the administration, the direction. No, I think that the fault lies in the world of art itself. But now is appearing a new trend, political art. And political art, in my view, is coming back to what we felt 30 years ago, this striving for freedom, freedom that is more and more endangered nowadays. I w tym miejscu chciałbym się podzielić myślą, którą znalazłem u niemieckiego krytyka sztuki Hanno Rauterberga, który właśnie mówi o wolności sztuki dzisiaj. Pozwolę sobie tylko krótko tą myślą podzielić. And I would like to share with you a reflection that I found in the writings of one German art critic, Hanno Rauterberg, who mentioned what he thought about freedom of art. So I'm going to quote him. Mówi on, że dzisiaj zapomnieliśmy już i często zapominamy o roli, którą muzea, galerie sztuki spełniały jeszcze tak niedawno, gdzie były przestrzenią, w której można było wymyślić i przetestować wszystko. He says namely that we are forgetting the crucial initial role played by museums, by art galleries. They were a kind of laboratory where you could experiment and test everything, whatever you wanted. Artyści nie musieli być cnotliwi, a sztuka nie musiała być szanowana. Wręcz przeciwnie. Artystów uważano za szczególnie nowatorskich i radykalnych, jeżeli odchodzili od konwencji, jeżeli łamali tabu i poważnie wstrząsali publicznością. Artists did not have to be virtuous or well respected. Quite on the contrary, the more innovative, the more radical they were, the more respected they were for shaking and disrupting reality. Zgadzam się z tą diagnozą, zgadzam się z tą myślą i właśnie dlatego powstała wystawa Sztuka Polityczna, do której zaprosiliśmy wielu artystów. Część z tych artystów możecie Państwo tutaj zobaczyć. Są wśród nas, ale są też artyści nieobecni. Ale myślę, że każdemu z nich, każdej artystce, każdemu artyście przyświeca właśnie to hasło, żeby mówić w sposób wolny o ważnych sprawach, które nas otaczają. And I believe that his reflection is right. I agree with him. And that is why I decided to go into the exhibition of political art. And that is why we are here today with some of the artists participating with us. Some of them are not present. But they all believe in exactly that, feeling a freedom, being free to speak about important things that surround us. I za to chciałem jeszcze raz wszystkim artystom bardzo serdecznie podziękować i oddaję głos drugiemu kuratorowi, Jonowi Erikowi Lundbergowi. And for that, dear artists, dear colleagues, I would like once again to thank you warmly. Having said that, I'm now giving the floor to the second curator, Mr. Lundberg. Thank you very much, and thank you, Piotr and Warsaw, for having me and having us here. I'd like to build a little bit upon what Piotr just said, and given that we are not all the artists here, Aleš Pushkin is not here, but he is present through these t-shirts and our
awareness. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Piotrowi za przedstawienie nas, dziękuję także Warszawie za to, że nas gości. Chciałem trochę rozbudować wypowiedź Piotra. No, część z artystów jest z nami, niestety Alesia Puszkina z nami nie ma, ale jest w naszej pamięci i w naszej świadomości także poprzez napisy na t-shirtach, które Państwo widzą tutaj na sali. And this reminds me that the difference between Belarus and Poland is visible in this picture, since we are gathered here and he is immaterially present, while he is locked in Belarus. I to mi właśnie przypomina, jaka jest różnica między Białorusią a Polską, ponieważ my możemy tutaj być, jesteśmy tu obecni, natomiast on jest z nami tylko obecny duchem, podczas gdy fizycznie siedzi w areszcie pod kluczem i nie mógł tu przyjechać. And this shows that the importance for the art institutions is not only valid for the art world and the art itself, but also for democracy in general. The freedom that artists enjoy here today is a freedom that is shared with every citizen of this country. I to pokazuje, że wartości, o których mówią artyści, to nie są tylko wartości, które dotyczą abstrakcyjnej sztuki czy twórców. To są wartości, które są niezwykle istotne także dla demokracji i dla wszystkich. Ta wolność, która powinna, z której możemy korzystać jako wszyscy obywatele demokracji, to jest właśnie to, co przyświeca artystom. And this then tells me that the role of institutions, art institutions and others, is to produce a public sphere. And this is the essence, in my opinion, of the function of the institutions and of political freedom. You have to produce it. It does not come by itself. I to moim zdaniem pokazuje, jaka powinna być rola instytucji, nie tylko instytucji sztuki, ale instytucji w ogóle. Chodzi o wyprodukowanie, o wytworzenie sfery publicznej, sfery, w której można korzystać z wolności. I dlatego też te instytucje powinny doprowadzić do powstawania takiej przestrzeni wolności, wolności wypowiedzi, ponieważ ją należy wytworzyć, ona nie powstanie sama z siebie. There has been a lot of debate around cancel culture. And in relation to what I just said, the cancel culture can be perceived as a struggle to minimize the freedom of the public sphere, and therefore institutions are put to a test by a cancel culture and have to stand up to this test and make a reply, which means that the function of the institutions can continue. Była duża dyskusja, która nadal trwa na temat tak zwanej cancel culture. I to jest moim zdaniem ten moment, w którym instytucje muszą stanąć przed pewnego rodzaju testem. Czy ta cancel culture doprowadzi do tego, że dziedzina swobodnej wypowiedzi zniknie? Czy instytucje zdadzą ten egzamin? Czy zdołają zareagować tak, żeby ta wolność została zachowana? And so I hope that everyone who comes and see this exhibition will agree with us that we at least did what we could to live up to that ideal. Thank you. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy przyjdą zobaczyć naszą wystawę, zobaczą, że zrobiliśmy co w naszej mocy, żeby przynajmniej spróbować zmierzyć się i dorównać tym ideałom. Dziękuję bardzo. Jestem tutaj razem z Kamilą Forrest, założycielką festiwalu Passion for Freedom, który został założony w Londynie 12 lat temu. Przeżyliśmy swoje przygody. W 2015 roku, po tym jak przeżyłam atak terrorystyczny w Kopenhadze razem z Larsem,
Policja brytyjska chciała ocenzurować naszą wystawę. Praca Mimsy, która nie mogła być pokazana w Wielkiej Brytanii, jest na tej wystawie. Uważam, że wszyscy powinni się przygotować na wernisaż, przyjść, zobaczyć, powiedzieć przyjaciołom. Mają na to pół roku, żeby zobaczyć ocenzurowaną pracę w Wielkiej Brytanii, gdzie uczymy w szkole na temat podstawowych wartości brytyjskich, w których jest demokracja, wolność słowa i wolność indywidualna. Thank you very much, and I would like to say that I am here with Camilla Forest. We are the co-founders of the Passion for Freedom Festival, a festival that was founded 12 years ago in London. And we have gone through a lot of adventures, and after having survived the terrorist attack in Copenhagen, we also were subject to censorship because one of the works of art were forbidden from being exhibited in Great Britain, and this work can be seen here in this exhibition. So I really encourage you to come tonight at the opening of the exhibition and just have a look at a piece of art that was forbidden in Great Britain. Great Britain, which is a country where freedom and values of democracy are taught in schools day in, day out. Tutaj chciałam zaprosić Camille Forest do opowiadania, jak w ogóle festiwal powstał, bo ja myślę, że to jest bardzo poruszająca historia i kiedy Camilla zaprosiła mnie, żeby zostać kuratorem festiwalu, nie zastanawiałam się długo. And now I'd like to give the floor to Camilla Forest, and I would like to ask her to tell you more about the history of the festival. How was the festival founded? This is really a thrilling story. And when I was asked to be the curator, I simply knew I had to do it. There was no doubt in my mind. Ja na początku bardzo chcę podziękować za to, że możemy być partnerem i tak wyjątkowego wydarzenia, które może nie widać tu w Polsce, ale ogólnie na skalę światową jest to duże wydarzenie. Praca, która tutaj jest, później wrócę do początku, Mimsy, która dla mnie była wyjątkową pracą, którą i Metropolitan Police, i Westminster Police nie pozwolili pokazać. I praca, która generalnie została kupiona chwilę po zakończeniu wystawy, będzie ją tutaj można zobaczyć. To, że... I would like to thank you very much for having been invited as partners to be part of this exhibition. You may not see it from the inside, but on a worldwide scale, this is really a huge achievement to have this exhibition. And Mimsy, which is a work of art that was forbidden by the Westminster Police and the Metropole Police, basically is here. It is here, and you can come and see and see it here. So it's really exceptional for me. Każda praca to każdy artysta, który ma swoją personalną, bardzo ważną opowieść o tym, gdzie jest wolność, jak ją traci i jak ją chce odzyskać. To są głosy krajów z całego świata. Podczas wystawy przez 12 lat dla mnie było zupełnie naturalną informacją, że dany artysta jest albo będzie w więzieniu, albo aktualnie ma sprawę, nie może przyjechać, ukrywa się. Bardzo często na naszych przez 12 lat festiwalach nie można było robić zdjęć po to, żeby chronić artystów. Możliwość pokazania pracy artysty poza jego oryginalnym krajem, z którego pochodzi, to duża szansa na to, żeby zaistnieć, żeby krzyknąć, co dzieje się w jego kraju z wolnością. Nie każdy ma tyle szczęścia jak Ai Weiwei. Every work of art is exceptional. Every work of art has its own story of how freedom was lost, how a fight was launched to regain that freedom. For the 12 years of my involvement in the festival, it has become mundane and normal for me to know that this artist has been arrested, this one is facing charges, this one is now in hiding, trying to avoid being arrested. So for a long time, it was not possible to take pictures of artists at our exhibitions. And it is really, for a lot of them, an exceptional possibility to be able to exhibit their works of art outside of their country of origin. So I think we should really value this.
Dla mnie zawsze jest bardzo ważną informacją, ponieważ wystawialiśmy naszych artystów w Nowym Jorku, wystawialiśmy w Danii, wystawialiśmy w Londynie, teraz jesteśmy w Polsce. Za każdym razem jest ktoś, kto bardzo nie chce, żeby ta wystawa się pojawiła. I dla mnie jest to kluczowa informacja, dlaczego ktoś nie chce jakiegoś artysty. We have had exhibitions in New York, we were in Denmark, we were in London, we are in Poland now, and always, always there is someone or there is a force that is very, very unwilling for these exhibitions to happen. And for me it's very telling to analyze why and how they are opposed to our activity. I na pewno jest duże zapotrzebowanie na taki temat jak wolność, choć oczywiście sama definicja wolności jest poturbowana i jestem przekonana, że kto jak kto, ale artyści mają prawo razem na jednej sali o tym rozmawiać poprzez swoją sztukę. Na takiej wystawie Palestyna, Izrael, Chiny, Tybet, Ukraina, Białoruś, oni wszyscy mogą być na jednej sali, pozwólmy im po prostu rozmawiać. And of course, freedom is a tricky concept. There are many definitions of freedom, but I think that every artist should have the right to come to the same place, to the same area, and to discuss through art about what freedom means to them. We can have Palestine and Israel in the same room. We can have China and Tibet. We can have the Ukraine and Belarus. So really, this is an area of freedom for all. Jestem przekonana, że ta wystawa będzie krążyła po całym świecie. Będziemy patrzeć, kto nie lubi, a kto lubi poszczególnych artystów. Jeszcze raz dziękuję i oddaję mikrofon, ponieważ najważniejsi ludzie, którzy są dzisiaj tutaj, to są nasi bohaterowie, artyści obecni i nieobecni, żyjący i też nieżyjący. Dziękuję bardzo. And I'm convinced that this exhibition will be traveling around the world and we will be thrilling observing who likes it, who doesn't like it, who is against it, but I'm ending now my speech to give the floor and to give the opportunity to speak to our true heroes, the artists, some of them with us, some of them not with us, but they are in the center of what is happening. Dziękujemy bardzo jeszcze raz. Teraz, jeżeli Państwo mają pytania, to proszę podnieść rękę, ja podejdę z mikrofonem. Thank you very much. It's now time for question and answers. If you have a question, please raise your hand. Ja chciałam zapytać o Alesia Puszkina, w jakich okolicznościach został aresztowany i co środowisko artystyczne może dla niego zrobić? I wanted to ask about Aleś Puszkin. What were the circumstances of his arrest and what can the art milieu and the people of art do for him? To może ja odpowiem. Aleś Puszkin został aresztowany w marcu po wystawie, na której prezentował jeden z swoich portretów żołnierzy takiego podziemia antykomunistycznego po II wojnie światowej. Ten obraz, co ciekawe, był pokazywany wcześniej wielokrotnie. Ja pokazywałem Poznaniu ten obraz pośród innych prac Alesia na jego wystawie, właściwie największej wystawie monograficznej w Polsce w 2016 roku i nic tutaj nie budziło kontrowersji. So he was arrested after having had an exhibition and at this exhibition among others there was a portrait of a soldier, of an underground soldier of the movement against the communists after World War II. And surprisingly enough, this is a work that had been exhibited many times, and I remember hosting this very work of art during an exhibition of Aleś Puszkin's work in Poznań in 2016, which, by the way, was, I think, the biggest monographic exhibition of this artist so far. I w tym momencie, w marcu, to zostało wykorzystane jako pretekst przez reżim Łukaszenki, żeby zarzucić Alesiowi Puszkinowi propagowanie nazizmu. On został pod takim zarzutem osadzony w areszcie i czeka na proces. Jest w tym areszcie od marca. Teraz został ten areszt
Mieliśmy nadzieję w czerwcu jeszcze, że ten areszt się zakończy, ale został on przedłużony o następne miesiące. I co też ważne, jest bardzo utrudniony kontakt z Alesiem w więzieniu. Władza wykorzystuje różne chwyty, różne kruczki. Była to pandemia, kwarantanna, po to, żeby ograniczyć kontakt Alesia z jego adwokatami. Adwokaci też są zastraszani. And basically this was a pretext used by Łukaszenko and his regime, because he basically was charged and accused of propagating Nazism and of promoting Nazism, so Nazi ideologies. So he is now waiting for his trial, and he was arrested in March, and we hoped in June that he might be freed, but unfortunately this was prolonged. And what is very important is that the regime is making it very difficult to contact Aleš. It's difficult to contact him in prison, and they are playing different tricks and using different excuses not to allow him to speak to anyone, and in particular his lawyers, and his lawyers have also received threats, so the situation is very dire. Grozi mu 12 lat więzienia, a pomóc można finansowo, bo Aleś zostawił rodzinę. Także pomoc finansowa jest potrzebna. Można znaleźć w internecie na hashtag Free Aleś informacje, gdzie tą pomoc przekazywać. Ale to, co my możemy zrobić, to nagłaśniać sprawę Alesia. Instytucja, i my to staramy się robić też, organizując wystawę, właśnie pokazując pracę Alesia i mówiąc o tym, jaka jest jego sytuacja. He's facing 12 years of imprisonment. And what can we do? Well, we can help financially, because he has left his family, and we can support the family by financial donations. If you Google it, especially the hashtag Free Aleš, you will find different possibilities of contributing financially to helping him. But what we can also do is speak about it, is publicize the issue, and spread the information, and we are doing it by organizing an exhibition with the works of Aleš, and by speaking and talking and writing and showing what is happening to him. Shalom. I'm a Jewish artist, so I come from England, and so I was sent an email about Dan's work yesterday. I had no idea about any of it. But the point is, I don't agree with censoring anything, ever. I think if you do that, it has the adverse effect. And I don't believe that he is a neo-Nazi sympathizer. I think these words are just bandied around without any sensitivity or discussion or anything. So I'm looking forward to meeting him and talking to him about his work and the context in which he's making it. I'm not going to just look at something, get emotional, go, oh, I don't like it, take it down. You know, that's where we're at in Western civilization, and it's totally immature, and there's no context to it. And I think that if you want a liberal, independent thinking, the Jewish community, they need to grow up. I'm part of the Jewish community. Everyone needs to grow up. Just like, let's hear what he has to say. If he actually wants me dead by the end of the discussion, I don't think he does. I would love to talk to him about his work, you know, because I know what anti-Semitic stereotypes are. You know, obviously I come from a Jewish family, so it's just, there's a lot of persecution there. But again, I'm not into censoring anything or anyone for any reason, even if I find it a bit shocking, because it's all objective in the end. Someone can find my work very shocking or offensive, but it doesn't mean it should be taken down. Mark, please. My name is Mark. I'm an Israeli artist. I was waiting for that question, the controversy, to come up, the letter. What I find offensive in this issue of controversy is that if you look in front of you, you have a group of amazing artists
that have the courage and the opportunity to speak about issues that are important to them that affect many other parts of the world. Ja jestem z Izraela i czekałem właśnie na to pytanie, na tą kontrowersję. I to jest dla mnie coś, co mnie troszeczkę oburza, bo jeżeli spojrzycie tutaj na to, to mamy tu grupę wspaniałych artystów, którzy mieli odwagę, którzy pokonali trudności, żeby poruszać zagadnienia, które są ważne dla nich, ale także dla całego świata. I understand it. As an Israeli, as a Jew, me coming to Warsaw was a very emotional experience. It's my first time. My family, I have ancestry here. That met their demise where we are. And I'm looking at this as an opportunity. I've heard about the controversy. I've been educated about so many different parts of the world here that it's incredible. For me, as just an individual, and I'm looking forward to having a dialogue with the images, various artists that we may agree on, we may disagree. Yes, I find some of the images here not only disturbing, but offensive. I tak, rzeczywiście, jako Izraelczyk, jako Żyd, przyjeżdżając tutaj do Warszawy, przebyłem tak naprawdę bardzo emocjonalną podróż osobistą, ponieważ moja rodzina ma historię związaną z tymi miejscami, ale dla mnie jest to okazja, jest to tak naprawdę okazja, żeby zmierzyć się z tą kontrowersją. Przyjeżdżając tutaj, dowiedziałem się tyle o różnych regionach całego świata reprezentowanych przez artystów, co niesłychanie wzbogaciło mnie jako człowieka. Jest to dla mnie okazja, żeby wejść w dialog. Można się zgadzać, można się nie zgadzać. I muszę powiedzieć, że rzeczywiście niektóre z tych prac, które są tutaj wystawiane, wydają mi się niezwykle wzburzające, a może wręcz oburzające. Like I said, to me this is an opportunity. I personally am not afraid of the conflict or the controversy. And I appreciate so much what the director and what the curators have done was to bring about these people from all over the world. To give us a chance to show another view, which might be stifled at times. And I think it's an important thing also for the writers of those letters to come. Face what disturbs you. Don't walk back. I too was sent a letter. Hi, my name is Taslim Malhar. I'm a British Yemeni artist, and I would like to thank the organization and the curator, and particular Passion for Freedom, to give this opportunity. Now, when I started doing the certain work, I was terrified, and a lot of the galleries, a lot of organization, they would not touch my work. And I would not be here if Passion for Freedom gave me that opportunity when I exhibit my first work, Silence. And it's again, it's all about the it's confidential, is you offend, is Islamic phobia. I mean, my family is Muslim, and as an artist, I cannot always think, oh, what, that could be offend this one, or that could be offend that. As an artist, as a creator, I have that ability to be feel free. Now, I'm born and brought up in Aden under communist dictatorship and Sharia law, and I thought that will not happen to come to Western country, and I'm back the same way. I cannot exhibit it. I can't say that. That will offend somebody else. So organization like this and Passion for Freedom, I will not be here sitting and have the confidence to actually show and express more what I felt, what I experienced, what I see. I'm proud of my culture and my background and my traditional. It's beautiful, but there's certain things I object on it, and I need that freedom or the opportunity to exhibit it, to show it, to say, look, there is other way. And I think all of us here, it takes a lot of courage. Hello, I have a question. Robert Staszynski, a critic from Sweden. I have two questions, if there's time. So one of the questions is about freedom. So as
you say, as the curators were saying, it seems like the exhibition sort of themes around freedom of speech. We'd just like to ask the curators and some of the artists if you see any limitations to artistic or freedom of speech. For example, you could find yourself in a situation where you have hate speech, defamatory speech, political propaganda in an exhibition. Do you see any limitations to this freedom of speech, as you say, and how are you navigating that in the exhibition? Ja chciałam zadać pytanie na temat wolności wypowiedzi, ponieważ jeżeli mówimy o wolności wypowiedzi, generalnie pytanie jest takie, czy jest jakieś ograniczenie dla tej wolności wypowiedzi? Czy można naprawdę wszystko? Czy można kogoś oczerniać? Czy można... No jak daleko można się posunąć w tej wolności wypowiedzi? Najprostszą odpowiedzią jest chyba przemoc, jest granicą. Aczkolwiek wielu performerów tę granicę przekracza. Ja sam byłem nieraz uczestnikiem performance'u, który właśnie, gdzie stosowano przemoc wobec mnie, ale to jest jakby inna rzecz. Ja bym nie patrzył na to z perspektywy takiej, czy to kogoś obraża, czy obraża tego, czy obraża kogoś innego. Chodzi o to, żeby koncentrować się na dziele sztuki, a nie na propagandzie. Dzieło sztuki nie jest komunikatem politycznym, nie jest prostym felietonem, który ma przekazać wtłoczyć w nas jakąś informację. Dzieło sztuki daje nam pewien dystans, jest ta wartość estetyczna w dziele sztuki, która tworzy dystans. Więc ja uważam, że jeżeli mamy do czynienia z dziełem sztuki, to nawet bardzo trudne tematy, nawet tematy, które mogą się wydać obraźliwe. Tak jak powiedziałem, na tej wystawie są prace, które dla mnie są bardzo dotkliwe, ale patrzę na nie jak na dzieło sztuki, mam dystans i zaczynam wchodzić z nimi w dialog. Także bardziej bym mówił o tym, żeby koncentrować się na dziele sztuki, a nie na tym, czy dzieło jest słuszne, czy dzieło jest niesłuszne. Bo my zaczynamy... The border not to cross the limit is violence, although there are performers who use violence, and I myself have been subjected to violence during performances. But I think that what we should really focus on is the work of art, not who is offended, how, not the political aspect, but it's that the fact that we are in the presence of a work of art creates a certain distance, because the work of art has aestheticism, has some characteristics that may make it more distanced from us. So it's not offensive in itself, although in my view, and I've said it before, there are some pieces in this exhibition that are extremely problematic to me personally. But due to the fact that there is a distance between me and the work of art, that I can enter into a dialogue, this is what makes it acceptable for those pieces to cross certain lines. Jeszcze jedno tylko dodam, że współcześnie krytyka sztuki zmienia się w rodzaj, i kuratorowanie zmienia się w rodzaj moralizowania. To, od czego chcieliśmy uciec z tej wystawie, to jest właśnie moralizowanie. Krytyk sztuki, kurator nie jest moralistą. Krytyk sztuki powinien szukać ciekawych dzieł sztuki dla swojej publiczności. And I wanted to add that by art, some art critics go into moralizing, into telling you what is moral and what isn't. And this is something we wanted to go away from. Not telling you what is moral and what isn't, but looking for some interesting highlights in the artistic world to provoke certain feelings.